To znaczy ideą festynu jest integracja wspólnoty parafialnej, naszych parafian, sympatyków, naszych dobroczyńców. I w związku z tym, że w dniu wczorajszym, 14 sierpnia, była uroczystość odpustowa ku czci świętego ojca Maksymiliana, dzisiaj jest uroczystość wniebowzięcia Matki Najświętszej, w jakiś sposób jednocząc to wszystko, też spotykaliśmy się na modlitwie w kościele, ale też jesteśmy właśnie, by wspólnie wypić kawę, zjeść jakiegoś grilla, ale też się dzieci mogą pośmiać, pobawić. Jest to prawdziwa radość dla dzieciaków, chociażby zamek, zjeżdżalnia, chociażby jakaś wata cukrowa i baloniki, różnego rodzaju gry i zabawy. Będą też pokazy strażackie, pierwsza pomoc, ratowanie człowieka po wypadku samochodowym, będą konie, będą dorożki. W jaki sposób też będziemy przeżywali takie bycie po prostu razem ze sobą. Czy to jest jakaś cykliczna impreza? Tak, już trzeci rok organizujemy taki festyn parafialny. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.